że tego będzie aż tyle po prostu, aż tyle mięsa w stosunku do innych składników. To jest po prostu dzieło architektoniczne. Wszystkiego najlepszego Las Amigosa. Czyli dla mnie. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia. Hey. Sonia ma dzisiaj urodziny. Uhu. Możecie jej składać życzenia w komentarzach, mimo że vlog będzie publikowany miesiąc po tym, jak to nagrywamy. Jesteśmy w Chicago, idziemy na metro i jedziemy do centrum zwiedzać. Które znowu wczoraj znalazłam poprzez Instagram i hashtag, tym razem Chicago Brunch. Jest to tak trochę bardziej fancy niż te wszystkie śniadaniownie w Nowym Jorku albo w Bostonie, ale ceny są ok, jak normalnie śniadaniownie w sumie, nie? Jak normalne brunche. Jest dość chłodno, na zewnątrz wieje, a w środku jest jeszcze klima, ale to dobrze. Dla mnie lepiej tak, niż te upały w Nowym Jorku tak nas wykończyły, że teraz potrzeba trochę chłodu. Sonia dostała bajgla z łososiem w wersji DIY. Trzeba sobie samemu złożyć, albo zjeść po prostu nożem i widelcem. A ja mam wielkie śniadanie irlandzkie. Trzy rodzaje kiełbasy widzę. Boczek, który miał, myślę, że to będzie bekon po prostu. A to jest, o, kawał boczku. Jaja, pomidor, no mięsnie bardzo. Tutaj mam takie serdelki bardziej. Tutaj takie białe kiełbaski, tu chyba jest kaszanka, jaja. Pod jajami jeszcze jest fasola. To jest chyba... Bułeczka? Bułeczka, jakaś pomidor. Spróbuję może każdej kiełbaski. To jest taka parówkowa. Ta jest nie biała kiełbasa. Tutaj... To wygląda jak jakaś kaszanka. Kaszanka, nie rozważa się tak jak polska. Bardziej zbita. Spoko śniadanie. Aczkolwiek myślałem, że będzie trochę inaczej wyglądało. Dużo mięsa. Dużo mięsa bardzo, no. Kolejny posiłek o 17. Podjedliśmy. Twoje było super, nie? Bardzo dobre. Bardzo dobry łosoś i w ogóle mega fajne śniadanie. Takie składniki świeżutkie. Mi smakowało. Moje też było dobre, aczkolwiek no myślałem, że troszkę inaczej to będzie wyglądać. Bo w menu było napisane, że będą ręcznie robione kiełbaski, ale nie napisali, że w trzech rodzajach, że tego będzie aż tyle po prostu, aż tyle mięsa w stosunku do innych składników. Tak jak wczoraj czułem się zaserowany, tak teraz się czuję zakiełbasiony. Tyle mięsa. Jeden samotny pomidor, troszkę fasolki, jaja sadzone i to wszystko w zasadzie. Zwiedzanie Chicago zaczynamy od Millennium Park. Zawsze jak widziałam to na zdjęciach, to myślałam, że jest dużo większe. Nie jest to tak wielkie. Ale jest spore, ja myślałam, że jest mniejsze. Śmiesznie to wygląda. Tak naprawdę nie jest to fasolka, tylko Cloud Gate. Czyli chmurna brama, brama chmur, chmur brama. Śmiesznie to wygląda, bo to w ciekawy sposób odbija światło. A gdzie ja jestem? Tam w środku, jakby tak zacząć się kręcić w jedną stronę, to myślę, że główka może boleć bardzo szybko. Masakra, co tam się dzieje? Fajna ta fasola, dużo radości sprawia ludziom to, że odbijają się w różnych dziwnych kształtach. Zwłaszcza tam pod fasolą jest najciekawiej chyba. Można dostać kociokwiku. Ta fasola też wygląda tak, jakby była taka krystalicznie czysta, ale ona jest bardzo pobrudzona. Ale ludzie też się kładą na ziemię i po prostu biorą nogi do góry i robią sobie takie zdjęcia, więc tam są też nawet odbicia butów. Teraz za nami z kolei Jay Pritzker Pavilion. Taki amfiteatr. Jesteśmy przy The Crown Fountain. Fontannie, która jest bardzo specyficzna i charakterystyczna, choć teraz tego nie widać. Na tych fontannach i z tej strony pojawia się wizerunek twarzy jakiejś, która na sam koniec pluje wodą. Pojawiła się jakaś pani, trochę creepy to wygląda. Tu jest pani, tu jest pan i czekamy. Czekamy, aż otworzą buzię. Bardzo długo każą sobie czekać. Wciąż nie plują, a już 5 minut minęło. Ciągle się tylko uśmiechają i uśmiechają. Zaczyna się chyba. To jest. To by było na tyle tego plucia. O. Zniknęli.
za mną znajduje się jezioro Michigan, jedno z największych na świecie, top 3 bodajże pod względem powierzchni. Wygląda jak morze, jak ocean, jakby się nigdy, nigdzie nie kończyło. Za nami jest piękna fontanna, wspaniała jest, jest bardzo duża, więc nam się podoba. A występuję w czołówce jednego z znanych seriali, powiem piosenką Love and Marriage. Love and marriage, love and marriage. To jest po prostu dzieło architektoniczne, wybitne. A to? A to jest Federal Center. Jesteśmy w ścisłym centrum Chicago, czyli The Loop. Jest tu bardzo biznesowo, finansowo, takie ogromne, wielkie Wall Street, ale bardzo mało ludzi, spokojnie, cicho. To jest niedziela. Drapaczy chmur jest mnóstwo. Ma się wrażenie nawet, że więcej niż w Nowym Jorku. Zanim pojawiły się drapacze chmur w Nowym Jorku, najpierw były w Chicago. Chicago jest pierwszym miastem chyba na świecie, w którym wybudowano w ogóle drapacze chmur. I do niedawna też w Chicago był najwyższy budynek w Stanach Zjednoczonych, dopóki nie wybudowano One World Trade Center. Widać ten budynek, ale będzie ciężko go pokazać na kamerze. Teraz nazywa się Willis Tower, do niedawna nazywał się jeszcze Sears Tower. Jest naprawdę ogromny i też mamy nadzieję, że uda nam się na niego wjechać. Centrum Chicago nazywa się The Loop. Od okrążającej centrum właśnie pętli kolejki naziemnej, taki rodzaj metra można powiedzieć, który właśnie okrąża centrum i bardzo fajnie to wygląda. W ogóle dzisiaj jechaliśmy kawałek tą pętlą z domu, z naszego Airbnb. Warto się przejechać chociażby tak turystycznie tą pętlą, po to by popodziwiać te wszystkie drapacze chmur z troszkę wyższej perspektywy. Tam za nami jest właśnie Willis Tower. Ogromny budynek, ma on 110 pięter i 443 metry, co czyni go drugim najwyższym budynkiem w Stanach Zjednoczonych. Ogromny jest! Kupiliśmy bilety, ale kupiliśmy bilety na jutro, bo dzisiaj jest dość duża kolejka oczekiwania do wejścia, plus jest gorsza pogoda niż ma być jutro. To zawsze lepiej na takie właśnie punkty widokowe przyjść sobie dzień wcześniej kupić, jak na przykład jest się dłużej w mieście. No a dzisiaj jest jeszcze niedziela, więc jest więcej, jest większy tłum. Jutro jest poniedziałek i pan nawet powiedział przy sprzedaży biletów, że nie powinno być problemu z wejściem od razu. Minęliśmy strajk pracowników dwóch hoteli znajdujących się naprzeciw siebie przy Adams Street. Jest niedziela. Jacyś turyści, myślę, do Chicago przyjechali, a ci pracownicy naprawdę bardzo mocno hałasują. Nie wiadomo w sumie o co idzie, ale pewnie idzie o pieniądze jak zawsze. Mijamy bardzo dużo wieżowców, jedne są sławniejsze od drugich, a tu taka ciekawostka, że cała ta dzielnica The Loop została tak na dobrą sprawę wybudowana pod koniec XIX wieku. W sensie część z tych budynków została wybudowana pod koniec XIX wieku, bo część jest dużo nowszych, ale generalnie wszystko miało miejsce po roku 1871, kiedy Chicago spustoszył wielki pożar i trzeba było pół miasta zaplanować i wybudować od nowa. Dzięki temu właśnie w Chicago narodziły się drapacze chmur. Tu kolejny, jeden z bardziej znanych, Marquette Building z 1895 roku. Kolejny protest. Wychodzi na to, że to chyba nie jest akcja jednego hotelu, tylko wielu hoteli z Chicago. Za mną słynny Chicago Theater. Ten film Chicago to był tutaj? O tym? Słynne miejsce w każdym razie. Obiad zjemy dzisiaj dość wysoko. Jemy tutaj. Wszystkiego najlepszego dla Sonicsa. Taką sobie przystaweczkę wzięliśmy. Burrata, sałata, pomidory, papryczki. Najlepsze, że to była, do wyboru była mała i duża przystawka. Wzięliśmy małą, ale jest jakaś duża. Mam nadzieję, że nie daj nam przystawek gorszego, bo bardzo duża. To są po prostu duże porcje w tych Stanach. Oni jedzą dużo. Naprawdę bardzo fajna przystawka. Dobra burrata, taka rozpływająca się kusta. Są trzy rodzaje
albo i więcej pomidorów. Także to też jest fajne. Sałata, tutaj ostre papryczki. Tylko ta sałatka. Dobra. Ja mam risotto takie truflowe i z grzybami. A Maciek ma? Ja mam przygrzebki po kreolsku. No, wygląda super. Dobre? No dobre, ostre. Takie pikantne. Moje jest naprawdę pycha. Mocno ze strufle. Poza dobrym jedzeniem jest także tutaj fantastyczny widok. To był bardzo dobry obiad urodzinowy. W Nowym Jorku jest też dużo super rooftopów, gdzie można się napić drinka, gdzie można też coś zjeść. Ale jest bardzo, bardzo drogo. Drinki kosztują ponad $20, często nawet. No i jedzenie chyba też jest drogie. A tutaj naprawdę te ceny były przystępne w miarę. Biorąc pod uwagę to, że jedliśmy rzeczy takie, które nawet w Polsce są drogie. Czyli ja jadłam takie truflowe risotto, Maciek jak przegrzebki i te ceny naprawdę były ok. Jak na Stany. Oczywiście tutaj trzeba też zaznaczyć to, że były droższe dania w menu i były takie dania po $100 nawet. Ale to był stek. Ale to był stek i wydawało mi się, że to był dość duży stek. Jak na urodzinowy obiad, na specjalną okazję i jeszcze widok w cenie. Bo tak. Nieraz za takie widoki tak naprawdę trzeba zapłacić w ogóle, żeby mieć taki widok na miasto, na jego najważniejszą część. Czyli mieliśmy widok na fasolkę, na tą fontannę The Crown. Mega fajnie. Można tu też przyjść, to jest taki protip dla was. W zasadzie można tam wjechać za darmo, wejść na rooftop, porobić foty, zobaczyć jak to wygląda i zejść. Oczywiście mile widziane jest kupno jakiegoś drinka, ale jakby nikt tutaj nie patrzy na to, czy... Piwo można kupić na przykład. Można kupić piwo, no ale jakby no... Można też nic nie kupić i nie zostaniecie stamtąd wywaleni albo nie wpuszczeni. Także to, jeśli po prostu chcecie zobaczyć taki widok, no spoko, wiadomo, mile widziane jest kupno czegoś. Wjeżdża się windą na 13 piętro i tak jak już tutaj mówiliśmy wielokrotnie, widok jest niesamowity. A jeszcze wspomnę o swoim daniu, bo zamówiłem kreolskie przegrzebki. Jedząc je mówiłem, że tam są jakieś krewetki, czy homary, czy coś, a to były raki. Takie bardzo oryginalne danie, które ciężko zjeść w Polsce. Oczywiście Chicago nie słynie z kuchni kreolskiej, to raczej Louisiana, ale cieszę się, że mogłem czegoś takiego spróbować. Bardzo fajnie wygląda ten teren tutaj nad rzeką. Ta rzeka, te wieżowce. A propos wieżowców, to jesteśmy pod kolejnymi słynnymi wieżowcami. Tutaj nad nami Wrigley Building, a z kolei tutaj za mną jest Tribune Tower, czyli wieża Chicago Tribune, czyli słynnej chicagowskiej gazety codziennej. Idziemy teraz jedną z bardziej okazałych ulic w Chicago, czyli The Magnificent Mile. Otóż tej alei jest bardzo dużo wysokich wieżowców, bardzo dużo słynnych wieżowców. Trzy już mieliśmy, jeszcze jeden przynajmniej mamy przed nami. A aleja kończy się plażą i na tą plażę też się wybieramy. Tam nad nami góruje John Hancock Center, czyli trzeci najwyższy budynek w Chicago. Ma ponad 360 metrów i 100 pięter. Ogromny jest. Ale tutaj dużo jest wysokich budynków. A tutaj jakieś na przykład bardzo dużo, bardzo dużo. Mówi się o Nowym Jorku, że jest Urban Jungle, ale mi się wydaje, że tu jest prawdziwy Urban Jungle. No. To jest po prostu dżungla budynków. Dotarliśmy na Oak Street Beach. Bardzo mocno czasami wieje, fale są ogromne. A przypominam, że to jest jezioro, a nie morze. Cała plaża jest w cieniu takich oto wieżowców. To super jest. Jesteśmy w Lincoln Parku, powoli się zbliża godzina 19. Spacerujemy sobie w stronę hot dogów, bo jeszcze dzisiaj nic typowo chicagowskiego nie jedliśmy, a Chicago spełnia i z hot dogów, i z pizzy. Dzisiaj pizzę sobie podarujemy po wczorajszej uczcie serowej, ale hot dog myślę wiedzie, przynajmniej ja zjem hot doga. Jakby mało mieli jezior w Chicago, to tutaj w Lincoln Parku sobie zrobili kolejne.
Ładnie tutaj. Mam tutaj hot doga w stylu chicagowskim. Jest kiełbaska, cebulka, ogórek, pomidor. Co? Nie wiem co to jest. Zielone takie. Jest musztarda też z tego co widzę. Tutaj takie papryczki dodane. Ostrze dość. Próbujemy. Dobre. Tak? Mhm. Choć ta kiełbaska w Nowym Jorku była lepsza. To jest spoko hot dog. 4 dorady. Dużo dodatków. Fajne są te papryczki do nektaru. Kupiłem sobie taką czekoladkę. Miałem nie kupować tego typu słodyczy, ale po hot dogu naszła mnie ochota na coś takiego. Dobra była ta czekoladka, ale nie nagrałem jak ją jem. Ale była dobra. Hot dog też bardzo fajny. Polecam. Choć ten hot dog z Nowego Jorku był smaczniejszy, bo miał smaczniejszą kiełbaskę. Tutaj te dodatki, no super. No chyba to lepsze niż kapusta kiszona. Tyle było dzisiaj z naszego Chicago. Dużo zwiedziliśmy. Troszkę zjedliśmy. Myślę, że było fajnie. Sonia godnie przywitała kolejny rok życia, więc my się żegnamy. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!